8 minut po 11. Jazda kontrolowana. Jazda kontrolowana. Zapraszają Bernadeta Szczypta i instruktor nauki jazdy Tomasz Pogroszewski. Dzień dobry, panie Tomku. No ale gdzie pan uciekł? Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. Nie dość, że pana nie słychać, to jeszcze pana nie widać. No i co teraz się dzieje na naszym kanale na YouTubie? Słuchawki ktoś mi zabrał. Jeden wielki chaos. Już mam, już. Pan Marcin się już z nami wita. Dzień dobry, panie Marcinie. Otóż uwaga, uwaga, nasz program jest transmitowany na kanale Polskiego Radia Rzeszów na YouTubie. Proszę tam koniecznie zajrzeć. Można się tam dostać oczywiście na YouTube'a wchodząc, ale też przez naszą stronę internetową Polskie Radio Rzeszów. Tam jest taki przycisk magiczny u góry po prawej stronie. Można kliknąć i link pojawi się za moment na naszym fanpage'u Jazdy Kontrolowanej na Facebooku. No niech pan powie, co pan w ogóle o tym myśli? Ja jestem w szoku teraz, że jestem widoczny. Ja się boję, że moje notatki są widoczne, że widoczne nie, jest... Nie, widać. Ja tutaj nie? Proszę, notatek, ale proszę zobaczyć, jak to wygląda. Jest takie troszkę przesunięcie. A, tylko karteczka, tylko dobrze. Karteczkę widać. O, widzi ja pan w ogóle teraz... za mikrofonem jestem schowany prawie, mnie w ogóle nie widać, tylko będzie widać, jak macham rękoma, a często macham. Natomiast bluzeczkę widać. Bluzeczkę widać. Widać jedną bluzeczkę, drugą. Wie pan, to jest trochę kuszące, bo ja zamiast prowadzić, mogę cały czas patrzeć, jak wyglądam. Ja szczerze mówiąc bym to wyłączył, znaczy gdybym ja miał... Nie będę na to patrzyła. Właśnie, ja bym to wyłączył, nie mógłbym na to patrzeć, znaczy, bo by mnie to rozpraszało. Nie wyłączymy, bo chcemy nie, zamknął, z państwem... schował. Ja bym nie mógł patrzeć. Się z państwem... Dobrze, to pan nie będzie widział. Nie będę, dziękuję ale bardzo. Ale bardzo pragnę się z państwem kontaktować, pan Tomek również pragnie, ale widzieć tego absolutnie nie chcę. Ale ja nie. Będę podglądała, więc jeśli państwo chcą skomunikować się w ten sposób z nami, zapraszamy. Można także tradycyjnie na Facebooku, jak najbardziej. Prosimy bardzo, tam także jesteśmy. Tam zresztą podaliśmy tematy, jakie będziemy dziś poruszać. Zacznijmy jednak od rzeczy bardzo ważnej, następującej. Pozdrowienia dla naszego pana Waldka Warchoła, naszego felietonisty. Otóż pan Waldek nieco później wystartuje z felietonami. Tak czy inaczej, serdecznie pozdrawiamy, trzymamy kciuki, bo pan Waldek ma różne takie sytuacje życiowe, które wręcz wymagają naszego wsparcia. To wspieramy. Wspieramy. O, wspieramy. Tak. O tak, wspieramy. Tak, wspieramy. Panie Waldku. Tak czy tak, czy kciukami? Ja podnoszę trzymamy. Ręce do góry, a pan co? Kciuki trzymam. A ja kciuki trzymam, no żeby było wszystko dobrze. Nie wiem, co ma być dobrze, ale wspieramy. I będzie ma na pewno dobrze. To jedno ogłoszenie za nami, a teraz proszę bardzo, zaprezentujmy tutaj do kamery ramki nasze. A gdzie kamera jest? Pani mogła mi poprzeć? No a tam, widzę, nie widziałem wcześniej, nie patrzałem. Ale to jest coś nowego zupełnie, tak jak i nową osobą w naszym studiu jest Marek Kołodziej, brawa. Widać to właśnie dzięki Markowi nas widać. Marek brawo, odpowiedzialny brawo. Za te transmisje. Ojej, nie, no to widać, jest przerażające. Ale proszę zobaczyć, bo sobie w reżyserce Boże. Wszyscy nas oglądają i teraz Jezu, widzimy. Jeszcze przed... tam, ja będę siebie widział już teraz. Nie, już to proszę tam nie. Spnę się teraz. O co chodzi z ramkami? Dobrze. Ramki na tablice rejestracyjne z logo Polskiego Radia Rzeszów z radością oddamy w dobre ręce. Pierwsze dobre ręce już się pojawiły. Jeden z naszych słuchaczy na Facebooku poinformował nas o tym, że już zainstalował. Pan Marcin zainstalował te ramki. O, proszę bardzo, pan Marcin, jak pięknie tak. Zainstalował ramki na swoim samochodziku. Bardzo się cieszymy. Zrobił bardzo to w ten dzień, kiedy ramki otrzymał. Można? Można. Można ekspresowo działać. Proszę państwa, każdy, kto do nas zatelefonuje i zechce wypowiedzieć się na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, taką ramkę otrzyma oczywiście, o ile będzie chciał. Nic na siłę. Oczywiście. Zapraszamy serdecznie. 17 i 7 dwójek. W sprawach różnych można do nas telefonować. A tych spraw rzeczywiście do poruszenia mamy sporo. Jak państwo obserwują nasz fanpage na Facebooku, tam mnóstwo rzeczy się dzieje. Dzisiaj wrzuciliśmy taki post dotyczący nowych znaków drogowych, panie Tomeczku. No widziałem. Takie samochodziki w takim zielonym kółeczku. O co chodzi? Otóż pod koniec sierpnia weszły w życie przepisy rozporządzenia, zgodnie z którymi zostały wprowadzone dwa nowe znaki drogowe, które no pewnie już niedługo pojawią się na ulicach. Oznaczają one koniec i początek strefy czystego transportu. Proszę na YouTube'a zerknąć, tam już pojawiły się te znaki. Są to znaki D54, to jest strefa czystego transportu, oraz D55, koniec strefy czystego transportu. Oznaczają one granice strefy, jak sama nazwa wskazuje, czystego transportu, zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
ładne, brzmi, podoba mi się. Ja jeszcze tylko dołożę, że oprócz tych znaków, które doszły, te pionowe znaki, właśnie ta strefa, to jeszcze trzeba sprawdzić sobie, są znaki poziome, czyli miejsca parkingowe właśnie wyznaczone dla takich pojazdów. One też są w odpowiedni sposób oznaczone, jest taka koperta z zielonym trójkątem, na to też warto zerknąć, to są takie nowe znaki poziome. Bardzo dobrze. Dobrze, że są nowe znaki? Ktoś powie, tyle już tych znaków mamy, kolejne nam dorzucają. Nie, no dobrze, żebyśmy wiedzieli, że tam nie możemy wjechać, ale to jest bardzo czytelny znak, prawda? Także myślę, że to nie jest problem, że kolejny nie na drodze taki stojący, że powiedzmy przed każdym skrzyżowaniem będzie ten znak i będzie nas przerażał kolejny. Jezu, jak to czytać wszystko, te wszystkie znaki? Tylko to są strefy, więc jest, będzie wjazd, wyjazd w taką strefę, to tak, nie to widzę tutaj problemu. Troszkę szczegółów. Otóż zgodnie z nową ustawą miasta będą mogły tworzyć strefy czystego transportu, do których wjazd będzie płatny w godzinach od 9 do 17. Koszt jednej godziny nie będzie mógł być wyższy niż 2,5 zł. Bezpłatnie wjadą tylko samochody na prąd lub na gaz ziemny. Nowe przepisy budzą kontrowersje, ponieważ niektórzy uważają, że zgodnie z nimi poza wyznaczonymi godzinami do wyznaczonych stref nie będą mogły wjeżdżać żadne samochody poza elektrycznymi i na gaz. Czyli mamy tutaj pewną nieścisłość. Oj, przerażenie w oczach pana widzę. No może to przemyśleć, co pani przeczytała przed chwilą. Dobrze, no to będzie teraz okazja. Chociaż nie, teraz nie będzie pan miał czasu, żeby przemyśleć te kwestie. Dobra, bo będziemy uważnie słuchać naszego słuchacza. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to pan Roman? Nie, to pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, to pan. Och, nie poznałam. Panie Krzysztofie, witamy serdecznie. Prosimy bardzo. Ja chciałem powiedzieć o tym, że bezpieczeństwo ruchu drogowego to zależy też od tego, jak ludzie reagują na przepisy, bo przepisy są po to, żeby je przestrzegać, bądź też je łamać. Przepisy trzeba wiedzieć, kiedy przestrzegać, kiedy je łamać. Wydaje mi się, że przestrzegać i łamać trzeba tak, żeby nie krzywdzić innych użytkowników ruchu drogowego. Ale łamać? Panie Krzysztofie, łamać przepisy? Łamać trzeba czasami, bo na przykład mamy zakaz wjazdu, a trzeba podjechać gdzieś, gdzie nie da się inaczej. Mamy na przykład, nie wolno się poruszać po chodniku, ale trzeba podjechać tak, żeby zapakować meble przy przeprowadzce, więc trzeba łamać czasami przepisy. Panie Krzysztofie, bardzo dobry pierwszy telefon. Myślę, że on burzę wywoła. Panie Krzysztofie, czy z radością przyjmie pan ramki na tablice rejestracyjne od nas? Nawet dwie. Pewnie, że dwie. Dajemy komplet. Nie, możemy nawet i trzy dać. A dajemy dwie, oczywiście. Dziękujemy panu serdecznie. Pozdrawiamy, a pan Tomek już ustosunkuje się do tego telefonu. No z tym łamaniem przepisów tak może nie do końca, jeżeli mamy zakaz... Pan Krzysztof powiedział prawdę. No tak, ale jeżeli mamy zakaz wjazdu, no może mam złego przykładu użył, bo jeżeli mamy zakaz wjazdu, to znaczy, że jest droga jednokierunkowa i można bez problemu wjechać z drugiego kierunku. Myślę, że pan myślał o zakazie ruchu, prawda? No ale łamiąc zakaz ruchu, robimy dosyć duże wykroczenie, bo tam jest ruch, się żaden nie odbywa, tylko załóżmy ruch pieszy. Jeżeli chodzi o podjeżdżanie po chodniku, no... Zgadza się, jeżeli chcemy załadować meble gdzieś, postawić samochód tak, żeby te meble donieść, no nieraz są takie kuriozalne sytuacje, że nie ma innego wyjścia, trzeba po tym chodniku pojechać, a przepis mówi jasno, że wzdłuż po chodniku jeździć nam nie wolno. Także ma pan rację, że może nieraz jest taka konieczność złamania przepisu, musimy się liczyć z konsekwencjami, czyli z zapłaceniem mandatu, ale żeby robić to z głową, żeby robić to ostrożnie, żeby robić to... rozsądnie, jeżeli już mamy taką potrzebę. Łamy przepisy nie, z głową. Nie, rzeczywiście mówimy o takich sytuacjach ekstremalnych, tak. Kuriozalnych, zupełnie kuriozalnych. No, ja sobie teraz nie mogę wyobrazić takiej sytuacji, gdzie na przykład jest zakaz ruchu, a ja wjeżdżam, żeby meble załadować. No, tego nie bardzo to mogę sobie wyobrazić, ale znowu sobie nie mogę wyobrazić, jak mam na przykład wersalkę, dużą wersalkę nieść przez 500 metrów, bo jest zakaz ruchu, tak? Tego i wjeżdża pan na chodniczek. Na trakt pieszo jezdny. Na przykład. O tym powiemy za chwilę. Tak, o kwiatkach. Tak, to za chwilę, bo teraz jeszcze powitania, proszę bardzo. Pan Marcin napisał, że ślicznie wyglądamy i że jesteśmy ulubioną parą radiową pana Marcina. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Kolejna informacja i kolejne pozdrowienie. Witam, oglądam, słucham was. Fajnie usłyszeć, co słychać w domu.
z Nowego Jorku, czy ja dobrze widzę? Proszę tutaj dopisać na tym czaciku na YouTubie, proszę nam tutaj doinformować, gdzie też pany, proszę już pana jest. I pani Ewa nas również pozdrawia. Bardzo jest nam przemiło i bardzo jest nam sympatycznie. Na kanale YouTube Polskiego Radia Rzeszów jesteśmy, ale oczywiście także jesteśmy dostępni telefonicznie. Proszę telefonować 17 i 72, jesteśmy także na Facebooku i tam mnóstwo ciekawych informacji od państwa się pojawia i pojawiło się tam takie bardzo ciekawe, wstrząsające zdjęcie z przejazdu kolejowego w Kosinie. O nim powiemy za chwilę. Chwila muzyki na takie wyciszenie, uspokojenie, pomyślenie. Chociaż jak państwo nas na YouTubie oglądają, to tutaj spokoju nie ma. Aczkolwiek dymu też także nie ma. Bo nasi słuchacze pytają na czacie, gdzie domagają to było. Domagają się dymu od nas? Tak, domagają się dymu. Kiedy będą jakieś dymy? Dymy. To nie, trzeba papieros elektryczny kupić. Ja widziałem, jak palą ludzie papierosy elektryczne w tym samochodzie, tam elektroniczne, i taki wielki kłąb dymu się wydostaje wtedy z samochodu. Taki potężny, taka chmura. Dobrze. Taki, może takie dymy? Nie. Chodzi o takie dymy. Nie takie dymy? Będą dymy. Będą dymy. Mogę powiedzieć, że dymy będą. Ma pani coś w głowie? Tak. Dobra. O, a to co Marek ma w głowie? Kołodziej, który z nami poważnie? Tutaj jest w studiu i odpowiada za tę cudowną transmisję na YouTubie i się popatrz, jak się śmieje. Aż się bo boję. My takie dymy szykujemy. To będzie taki przełom października i listopada, więc absolutnie tak. Proszę na to się przygotować, na te dymy. I jeszcze do czatujących wróćmy. Czy dla komentujących na czacie też takie ramki? Pewnie, tylko prosimy o maila, wyślemy oczywiście. Tutaj nas pan słucha na Manhattanie. Słucham przez net w czasie pracy, a dziś nawet oglądam. O, brawo, Manhattanie, brawo, fajnie, fajnie. Fajnie. Panu, czy jest fajnie na Manhattanie? A trzeba zapytać, można o ruch drogowy, jak tam na tym Manhattanie, nie? Czy wszystkie stopy są wszędzie, jak ci ludzie się zachowują? Ktoś na bieżąco może by nam coś tam podpowiedzieć ciekawe, bo często słuchacze mówią, prawda? A w Stanach to tak, a w Stanach to tak. A tutaj mamy słuchacza, który na bieżąco mógłby nas poinformować. Fajnie. Koniecznie, bardzo. Spróbujemy wykorzystać jakąś taką. I chętnie też na Manhattan wyślemy ramki, proszę zerknąć. Dobrze, że pani chce nas wysłać na Manhattan. Czemu ja nie? Ja też nie. Proszę opisać, jak ruch na Manhattanie, ruch samochodowy wygląda i proszę sobie obejrzeć rameczki piękne. Zdjęcie też się pojawiło. I państwo widzą, co ja robię z palcami? Piszesz, pan Tomek też. Pisze pani. Właśnie. Pisze pani. Piszę ja, a pan Tomek macha co chwilę rękami. Bardzo dobrze, jesteśmy szalenie telewizyjni. Właśnie w telewizji człowiek siedzi taki nieruchomo wyprostowany. Tak? No, nie zwrócił pan uwagi. To tylko jak wiadomości czyta chyba. A normalnie to nie chyba, tak? Siedzi no tak, jak? No każe ale mi tak siedzieć, tak no, no to muszą, nie mogą być za bardzo mimiczni, a my jesteśmy, co my wyprawiamy. Dobrze, ale wróćmy jeszcze tutaj, jeszcze pan Marek. Dzień dobry, jako iż jest możliwość tudzież widzenia, tudzież oglądania, co się dzieje w radio, jak i słuchania tego, wybieram tryb audio-wideo, czyli YouTube. No bardzo dobrze, bardzo dobrze. O, i w ogóle pan Marek napisał, że miło by było, gdyby Polskie Radio Rzeszów transmitowało wszystkie swoje audycje. A proszę. Panie Marku, pan mówi i my zaczynamy. Zacznijmy powolutku, zobaczymy, co się wydarzy. A propos pana Marka, to jeszcze otrzymaliśmy bardzo ciekawego maila od pana Marka. Otóż, pan Marek napisał, że wakacje upłynęły dobrze, nie było jakichś utrudnień, których mógłby doświadczyć, a troszkę w letni czas przejechał kilometrów. Zdarzył się tylko jeden jedyny przypadek. Otóż w Mielcu przy ulicy Kazimierza Jagiellończyka na parkingu przed pewnym sklepem wycofywałem i już miałem ruszyć do przodu, gdy nagle poczułem, że ktoś we mnie uderzył z tyłu. Szczerze powiem, że nawet nie zdążyłem zauważyć skąd, gdzie, kiedy i jak. Okazało się, że starszy pan, cofając ładną Toyotką, wgniótł się w mój zderzak. Wysiadłem z samochodu, by zrobić oględziny i nie spostrzegłem nic złego na swoim samochodzie. Na Toyotce wgniecenie przy wlewie paliwa, jak i też wlew paliwa, drzwiczki wgniecione. Wysiadł też ten pan, popatrzył na mój samochód i od razu mówi, chociaż tyle, że nic się nie stało. Przepraszam pana, przepraszam, mocno przepraszam. Po czym wsiadł do swojego samochodu i odjechał, ja też. No cóż, pan bardziej się zainteresował moim samochodem niż swoim. Ciekawe, kiedy spostrzegł, że ma dość mocno wgnieciony samochód. Pozdrawiam serdecznie wszystkich w radiu, jak i przed radioodbiornikami. Pan Marek, dziękujemy serdecznie. No proszę. No bardzo miłe, bardzo miłe. Ja dzisiaj miałem też taką sytuację. Byłem troszeczkę nabuzowany jadąc do radia, bo miałem takie nieprzyjemne sytuacje na drodze. A dojeżdżając do radia, śpieszyłem się, bo jak zwykle się śpieszę, bo się spóźniam. Prawie się spóźniam. I pani zatrzymała się za przejściem dla pieszych. Chciała sobie, nie wiem, pozdrowić koleżankę, czy kogoś się tak stała. Pani srebrną Toyotą Yaris. Pozdrawiam panią ze srebrnej Toyoty Yaris.
I z tą koleżanką próbowała nawiązać kontakt, koleżanka ją nie bardzo widziała, pani stała, więc ja nie wytrzymałem ciśnienia i tak lekko klaksonikiem pryk, truknąłem na panią, zatrąbiłem. A pani wyciągnęła rączkę, pomachała do mnie tak przez szybę rączką, taki geścik, taki... Uśmiechnęła się. Oj, nie wiem, w lusterku nie widziałem. I odjechała. Także bardzo miło, żadnych gestów dziwnych, żadnych machania rękoma, takie bardzo przyjemne. Od razu mi się humor poprawił. No i bardzo dobrze. I teraz pewnie też nam się humor poprawi, bo pani Zosia przy telefonie. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry panu. No widzę, że fajnie jest, chociaż ja jestem niestety niecyfrowa i do mnie pewnie... Cały czas można telefonować, ale my z radością słuchaczy telefonicznych absolutnie traktujemy priorytetowo nawet, mimo wszystko. Pani Bernadetko, ja wiem, że pani jest śliczną dziewczyną i do tego bardzo fajną. No pan Tomek też. Proszę, jest śliczną dziewczyną, pewnie. Mowa o bezpieczeństwie na drodze, więc... Mhm. Ja bardzo teraz, jeżeli jeżdżę do miasta, to jeżdżę bardzo wcześnie, bo potem no niestety nie ma się gdzie zaparkować. Nawet teraz jeszcze jedynie płatne parkingi są wolne przed 8:00. I proszę pani, o co chodzi? Chodzi o to, że już zaczyna się niestety powoli robić jesień. My mamy tutaj drogę tylko z takim pasem bardzo wąziutkim dla pieszych, nie ma żadnych chodników, niczego. I naprawdę piesi rano idą do autobusu czy po chleb, czy gdzieś w strojach no, zbliżonych do asfaltu i naprawdę trudno to widzieć. To raz, druga sprawa, że idą mamy z dziećmi, te dzieci są prowadzone od strony jezdni, to naprawdę jest niedopuszczalne. A poza tym, czy naprawdę tak drogo kosztuje taka mizeleczka dla tego dziecka? Mamy tutaj takiego pana, który ma kilkoro dzieci. Wie pani co, dzieci nawet do kościoła chodzą w kamizelkach. Jak to fajnie wygląda. Maleństwo takie, ale każda ma kamizelkę. I mówię, no czy zdrowie i życie kosztuje tylko 5 zł, albo nawet dla dzieci jeszcze mniej. I to jest naprawdę niesamowite, że ludzie tak lekceważą. A następna sprawa, po Bieszczadach już nie ma co szaleć, bo zakochane jelenie krążą. Rykowisko! Zaczęło się? Zaczęło się, ja się śmieję, bo w dzień mi tu budują za siatką leśniczówkę. Jest tak, jakbym siedziała cały dzień na fotelu dentystycznym, a w nocy, proszę pani, ryczy taki jeden głupi, tuż za siatką, a dziewczyn nie widać. Naiwniak. Mówię, no trzeba, ja zawsze powtarzam u państwa, że wychodząc z domu trzeba włączyć myślenie, nie tylko siadając za kierownicę czy na rower, ale też i pieszo, bo no przecież to nasze życie, mamy tylko jedno i trzeba po prostu uważać. Dziękujemy serdecznie pani Zosiu. Wszystkiego dobrego życzymy, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Ja też ramkę. Dobrze, wysyłamy nawet, ramkę w Bieszczady. Dwie, no pewnie. Kogoś, kto będzie was reprezentował bardzo godnie. O słowo godnie chodziło. Absolutnie tak, bezwzględnie godnie. Wysyłamy. Dziękujemy, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy serdecznie. Czyli w czystym samochodzie. Proszę, ramka na czystym samochodzie. Tak, proszę panów, otóż jest społeczne zapotrzebowanie, żeby pokazać pana Marka. Proszę bardzo, Marku, pokaż się. Nie widać cię, nie widzi, nie było cię. A, teraz dopiero. To jest Marek Kołodziej, on tu z nami jest i patrzy na nas. I czuwa nad transmisją na kanale YouTube i pozdrowienia z Paryża mamy. Można? Boż, można. Z Paryża? Pewnie. Och. Też nie tam byłem. Tam też chętnie pojedziemy. Ja byłam, ale chętnie wracam. Ja pewnie. Byłem. Otóż na Manhattanie jeżdżą strasznie. Zmieniają pasy bez kierunków. Piesi wychodzą z każdej strony, nawet na czerwonym. O taksówkach nawet nie wspomnę. Proszę. A mówią, że w zagranicy tak cudownie. W Stanach tak wszystko cudownie. Wszędzie cudownie, tylko w Polsce źle. A to proszę, na Manhattanie. To proszę jeszcze o Paryżu opisać, bo tam się sceny dantejskie dzieją. Myślę, że to będzie może być Rondo trudne do opisania. Rondo koło Łuku Tryumfalnego, tak. Coś wspaniałego. Tak. Pani Ewa prosi o mail do jazdy kontrolowanej, jazda@radio.rzeszow.pl. Pan Marek, dziękuję za odczytanie maila, cała przyjemność po naszej stronie. Mamy kolejną informację, że słuchanie jesteśmy w Mielcu, uwielbiam was słuchać i teraz oglądać, no cieszymy się i pan Bartosz nas pozdrawia i bardzo dobrze, a my teraz szybciutko przenosimy się z YouTube, z kanału YouTube, na YouTubie, na nasz fanpage Jazdy Kontrolowanej na Facebooku, bo proszę państwa, zdjęcie z Kosiny przejazdu kolejowego wywołało wśród naszych słuchaczy, naszych czytelników, no rzeczywiście poruszenie ogromne. Sporo osób to zdjęcie obejrzało. Mamy też komentarze. Panie Tomku, no co pan tu widzi? Bo może ja źle widzę. No ja widzę szlaban zamknięty.
pociąg, a między szlabanem i pociągiem stoi samochód osobowy, jak gdyby zakorkowany między szlabanem a pociągiem. Czyli prawdopodobnie szlabany się zamykały, ktoś wjechał między zamykające się szlabany za torowisko, no i dzięki Bogu, że mu się udało uniknąć kolizji z pociągiem, który za plecami mu przejechał. Nie mógł opuścić torowiska, dlatego że szlaban miał przed sobą zamknięty. Tak to zdjęcie mniej więcej wygląda. No ale no to wiadomo, że ten ktoś wjechał na czerwonym świetle już. Tak, na czerwonym. Najpierw mamy dzwonek i czerwone światło, potem dopiero zaczynają się opuszczać szlabany, no i ten ktoś musiał myśleć, że zdąży. Ja powiem pani, że widziałem jeszcze bardziej dzisiaj kuriozalną sytuację. Dzisiaj widziałem na ulicy Borowej. Pan w Skodzie Octavia, nie mam godziny zapisane, ale poranne godziny, przejazd kolejowy niestrzeżony, ulica Borowa, zjazd z Warszawskiej na Borową, miga sygnalizator. Pan stoi grzecznie przed sygnalizatorem, w pewnym momencie, nie wiem czemu, widzę ruch tego pojazdu, jak on zaczyna wjeżdżać na tory kolejowe. W pewnym momencie zatrzymuje się i cofa. Cofnął, a przed nim przejechał pociąg. No nie. Tak. Ja byłem zdruzgotany. Gdyby ten pan podjechał do przodu, a kolejny kierowca nie pomyślał, podjechał za nim do przodu, zablokował go, pociąg by zdmuchnął w Skodę Octavię. Niepojęte dla mnie jest po co, dlaczego i jak. Przecież jeżeli nawet tam stał, to widział zbliżający się pociąg. Nawet gdyby chciał przejechać, czemu nie wcześniej, tylko w momencie, jak pociąg nadjeżdżał. Nie rozumiem zupełnie. No szczególnie w sytuacjach, kiedy co chwilę słyszymy o tragicznych wypadkach. Na przejazdach kolejowych. Kolejna sytuacja, wczoraj sytuacja. Wyjeżdżam z Miłocin po Gwizdów, wyjeżdżam na ulicę Warszawską, tylko tam jest źle zaprojektowany przejazd kolejowy, bo jest bardzo blisko ulicy. Wyjechał przed nami samochód ciężarowy, potocznie mówiąc tir, stanął tak do linii zatrzymania, oczywiście, bo jak ma inaczej wyjechać, że cała jego paka została między szlabanami i na przejeździe kolejowym. Gdyby auta go nie wypuściły, to on by tam stał, a tam jest ruch na Warszawskiej bardzo duży w tym miejscu i może dojść do sytuacji, gdzie te szlabany zaczną się opuszczać, bo pociąg będzie nadjeżdżał. Co by wtedy było? Nie mam bladego pojęcia. Czy ten maszynista go widzi? Czy są jakieś czujniki, które mówią, że szlabany się nie zamknęły, więc coś jest pod szlabanem? Nie mam pojęcia, co by, do czego by doszło. Panie Tomku, no dzięki to... Bogu, że pojazdy się zatrzymały, przepuściły go, ten sobie tir wyjechał. Panie Tomku, to przypomnijmy jeszcze, jak powinniśmy się zachowywać przed przejazdami kolejowymi. Drodzy słuchacze... Bo niektórzy słuchacze mówią, że przed każdym przejazdem się zatrzymują. No nie, zatrzymujemy się tylko przed przejazdem, gdzie jest znak stop. On nam każe się zatrzymać, to jest obowiązek. Zatrzymujemy się przed linią zatrzymania, jeżeli jest wyznaczona. Jeżeli jest niewyznaczona, zatrzymujemy się przed krzyżem świętego Andrzeja, no i potem możemy kontynuować jazdę dalej. Co nam przepis jeszcze każe? Zachować szczególną ostrożność przed każdym przejazdem kolejowym i na przejeździe. Przed każdym, czyli jeżeli mamy przejazd kolejowy, to naszym obowiązkiem jest zwolnić, rozejrzeć się, dostosować bieg do przejazdu przez przejazd kolejowy i przejechać spokojnie, powoli, rozglądając się na przejazd kolejowy. Tyle nam mówią przepisy. I każdy, pamiętajcie państwo, czy to są zapory, czy nie ma zapór, czy jest drużnik, czy nie ma drużnika, nie ma to żadnego znaczenia. Zawsze szczególna ostrożność. Rozsądek. Włączyć rozsądek. Tak, jak pani Zosia. No, może powiedzmy też o tym, że gdyby się wydarzyła taka sytuacja, jak w Szaflarach się wydarzyła i nam auto... Zginęła tam kursantka. I nam auto gaśnie, prawda? No teraz samochody są niestety tak skonstruowane, że jeżeli nie wciśniemy sprzęgła, to go nie odpalimy. Ale kiedyś samochody były takie, że wystarczyło przekręcić kluczyk i na tym rozruszniku można było autem pojechać. Czyli jeżeli nam auto zgasło, to wrzucamy pierwszy bieg i rozrusznik trzymamy cały czas i i samochód nam będzie skokami takimi, ale przesunie się do przodu. No w tym samochodzie było to prawdopodobnie niemożliwe, tak samo w naszym Hyundai i20, którymi my szkolimy. Też jest to niemożliwe, bo trzeba wcisnąć sprzęgło, więc nie pojedziemy w ten sposób. Ale tak można się ratować na przejeździe kolejowym albo w innym sytuacji ucieczką. Pamiętajcie państwo, życie jest ważniejsze niż pojazd. Jeżeli mamy zagrożenie, to nie myślmy o tym, żeby ratować ten samochód za wszelką cenę, tylko siebie samego. To jeszcze tylko dwa komentarze i za chwilę telefon. A propos tej sytuacji w Kosinie, na głupotę nie ma lekarstwa, można mówić, ostrzegać, ale to jak widać grochem o ścianie, to komentarz z naszego Facebooka i od pana Tomasza, teraz jeszcze pani Krystyna. Bardzo się przeraziłam takim widokiem, to czysta bezmyślność, nie szkoda życia temu kierowcy, jestem mocno oburzona. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, serdecznie witamy. A dzień dobry, prosimy bardzo. Proszę panią, ja mam takie pytanie do pana Tomka, bo zmienili organizację ruchu na Rejtana, skręcając Paderewskiego. Zgodziłbym się nawet z tym, że w kierunku Tyczyna zawrotka mogłaby być, bo tam jest trzeci pas i mogłaby być zawrotka. Ale od Tyczyna w kierunku Rzeszowa staje dwa samochody na zawrotce i cały pas blokują. I po prostu w tych, no.
No, jak jest natężenie ruchu? Po prostu jest prawie pas wyłączony z ruchu. Nie wiem, kto to taki mądry wymyślił coś takiego. Bardzo panu dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. 17,72, jak cały czas czekamy na telefony. Widział pan tę sytuację nie, ostatnio? Ja nie kojarzę w ogóle tego miejsca, znaczy nie kojarzę tej przeróbki, o której pan mówi. Nie wiem dlaczego, czym zostało spowodowane, że to zawracanie zostało zrobione. Może nie można jakoś tam zwęzić pasa rozdzielającego, no trudno mi powiedzieć. Nie mogę się do tego odnieść, bo zupełnie nie znam sytuacji. Pojedziemy, zobaczymy. Możemy pojechać, zobaczyć oczywiście i wtedy spróbujemy jakoś to omówić albo interweniować. Może nawet. Nie wiem, a pan ma taką moc sprawczą, że pan interweniuje i to się dzieje? Nieraz tak, nieraz mi się udaje. Dobrze, bardzo to lubimy. Pan Witek z Londynu nas pozdrawia. Jak to fajnie, że was widać. Widać nas na kanale Polskiego Radia Rzeszów na YouTubie. Zapraszamy, zachęcamy, proszę nas oglądać, bo teraz będziemy coś oglądać. Tak? Co będziemy oglądać? Pan jest sprawcą tego czegoś. Ja Za filmik w ogóle pan tutaj filmik. Absolutnie dziwaczny jakiś wrzucił. Jaki rzuciłem filmik dziwaczny? Taki dziwaczny, że tam jedzie się najpierw pasem lewym, a potem znienacka trzeba zmienić na pas prawy, więc jaki ruch tam w ogóle obowiązuje? Ja byłem w szoku, nie wiedziałem w ogóle, nie wiem gdzie to jest, nie wiem, nie mam pojęcia, nie chcę mówić państwa, bo nie wiem. Jeżeli państwo nie widzieliście tego filmiku, to zapraszamy oczywiście na naszego fanpage'a. Na fanpage'a i zaraz też powolutku pojawi się tak, na naszej transmisji. Tak. No właśnie. Gdzieś serpentyny w górach, z tego co widać. I pojazd jedzie raz lewym pasem, raz prawym pasem. Tutaj chyba chodzi o zakręty, bo te zmiany pasów ruchu są na zakrętach, przed zakrętami. Czyli chyba chodzi o to, żeby jechać na zakręcie pasem zewnętrznym, a nie wewnętrznym, żeby było łatwiej. Trudno mi jest orzec. Ale film jest szokujący. Pojazd jedzie jak w Anglii lewym pasem. No właśnie. I ja byłam święcie przekonana, że ruch jest lewostronny. Ja też byłem przekonany. Byłem ciekaw, co się stanie dalej. W pewnym momencie pojawiają się strzałki na drodze, zmień pas ruchu na prawy. On zjeżdża na prawy, a tam z przeciwka jedzie pojazd tym jego pasem. I one się tak mijają, tak się wymijają w bardzo dziwny sposób. Raz lewym, raz prawym, no, raz lewym, raz prawym. I panie Tomku, ja dylemat mam następujący. Czy to jest aby bezpieczne? Nie, ja też mam dylemat, czy to jest bezpieczne. No, gdyby w tej zmianie... Już można obejrzeć, proszę państwa, na tej zmianie pasów ruchu się spotkały dwa auta, no to pojęcia bladego nie mam, jak to by wyglądało. Nie wiem, płynnie sobie jedzie i tak zmienia. Raz na prawym, raz na lewym. O tak jak teraz widzimy, tak? Dojeżdża do jakiegoś zakrętu, są strzałeczki, który pas jest... Czyli takim, jedzie prawym pasem, jedzie prawym. Strzałeczki są cały czas na prost prawym pasem. Ale widzimy, że a teraz strzałeczka już ucieka na lewy pas, na lewy i on zmienia pas ruchu na lewy i jedzie już pod prąd jak gdyby. Ale widać, że po jednej i po drugiej stronie jest przepaść. Tak, jest przepaść, także mówię, że tutaj chodzi chyba o te serpentyny. O, i ciężarówka go mija, ten pojazd wymija z lewej strony, z prawej strony i teraz znowu zmiana pasa ruchu z lewego na prawy i znowu ciężarówka jechała. Nie. Panie Tomku, bardzo powoli jadą te samochody. Ja myślę, że to jest klucz do sukcesu, prawda? To chyba jest duże wzniesienie, czy tam z drugiej strony duży spadek, właśnie te serpentyny. Te zakręty, bo to widzę, że to cały czas jest na zakrętach. Przecież przed zakrętami się te pasy zmienia. Kolejny ale telefon. Ale sposób jest, nie wiem, a jak to jest opisane, ciekawe, w przepisach ruchu drogowego? Czy tak można, nie? Nie, no nie wiem, czy to ktoś wymyślił, czy tak można, ale jak to opisać, nie? Że jak masz strzałkę taką, to zmieniaj pas ruchu, nie wiem. Halo, dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry, panie redaktor. Dzwonię do państwa z tego względu, że w ostatnim okresie bardzo dużo się dyskutuje na temat wypadków w szaflarach. Bardzo dużo wylewa się pomy i hejtu na egzaminatorze, który prowadził egzamin. Ale natomiast nikt nie pamięta o tym, zresztą nie pamięta, bo może nie wiedzą, że ta rola egzaminatora w czasie egzaminu to nie jest ta jak rola instruktora w czasie nauki jazdy. Zgodnie o ustawie o kierującym, kierującą osobą w trakcie egzaminu nie jest egzaminator, tylko jest osoba zdająca. To osoba zdająca odpowiada za stan bezpieczeństwa ruchu drogowego i prowadzenie przez siebie pojazdu. Rolą egzaminatora jest sprawdzenie kwalifikacji, która osoba uzyskała w trakcie kursu na naukę jazdy, który kończy się egzaminem wewnętrznym i osoba ta otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, o zdania egzaminu, a rolą egzaminatora jest sprawdzenie tylko kwalifikacji, czy faktycznie ta osoba rzeczywiście umie jeździć i można jej wydać prawo jazdy.
A w związku z powyższym, zarzucanie w tym momencie egzaminatorowi, że egzaminator nie zachował ostrożności i tak dalej, uważam za bardzo przedczesne. Dlaczego? Faktem jest, że samochód nie zatrzymał się na znaku stop. Ale prowadzenie zgodnie z instrukcją egzaminowania, egzaminator może podjąć decyzję o poinformować o błędzie osoby niezwłocznie po popełnieniu przez tą osobę błędu. Mhm. Czyli sytuacja jest taka, to nie może egzaminator wziąć, nacisnąć na hamulec i zatrzymać pojazd, że tak powiem, przed znakiem stop, czy przed jakimś znakiem, czy przed na przykład sygnalizatorem czerwonym, tylko on musi dopuścić do błędu i następnie podejmować decyzję. W tym przypadku mamy jednoznacznie, że samochód przejechał znak stop, nie zatrzymał się na znaku stop, ale początek zagrożenia to nie był w momencie, kiedy ten samochód przejechał za znak stop, nie zatrzymał się na znaku stop, bo początek zagrożenia jako związku przyczynowo-skutkowego z zaistniałym wypadkiem to jest moment, kiedy ten samochód zatrzymał się na środku torowiska. Na środku torowiska. To jest nowa sytuacja na drodze. Egzaminator w tym momencie co musi zrobić? Musi zobaczyć, co się dzieje w prawo, w lewo, zobaczyć i jakie po prostu podjąć kroki. Z zapisu wideo wynika, że ten czas od zatrzymania, od uderzenia był tam coś na razie 5 czy 6 sekund. W związku z tym, dając egzaminatorowi czas na ocenę sytuacji na drodze, co najmniej tą jedną sekundę, on się musi oglądać prawo, w lewo, co ma robić? Nie wiem, nie znam akt na tyle, znam informację tylko z pracy. No właśnie, musimy czekać na ustalenia śledczych. Tak, bardzo prosimy, jeszcze jedno zdanie kończące. W związku z powyższym, wydawanie dzisiaj wyroku, że winę za spowodowanie wypadku ponosi egzaminator, jest dalece niesprawiedliwe. Bardzo panu dziękujemy, podpisujemy się oczywiście pod tymi stwierdzeniami, pozdrawiamy serdecznie. No bo cóż my wiemy, prawda? Nie mamy całego oglądu i obrazu. Tak, nie wiemy wiele. Z tego co wiemy, z tego co ja czytam i śledzę cały czas, to po pierwsze, kursantka wjechała z prędkością 17 km na godzinę, czyli można by przyjąć, że prędkość była dobra, szczególna ostrożność jak najbardziej. Pan mówi, że egzaminator może zatrzymać później pojazd po popełnieniu błędu. Tak, błędem już jest moment, gdy ona przekracza samochodem, zderzakiem, przekracza znak Krzyż Świętego Andrzeja. To już jest moment, gdzie egzaminator mógłby zareagować. Dalej czytałem, że egzaminator wjeżdżając na torowisko, czyli jak dojeżdżał do torowiska, słychać sygnały dźwiękowe pociągu, że on nadjeżdża. Czyli powinien już swoją czujność zwiększyć. Powinien też myśleć o tym, że jeżeli wjeżdżam na torowisko, załóżmy 17 km na godzinę, to rzucam okiem, na jakim jest biegu ten kursant. Więc jeżeli jest na trzecim biegu, liczę się z tym, że to auto mu przy prędkości 17 na godzinę, a jeszcze nie daj Boże bardziej zwolni, zakaszle, zgaśnie i stanie w jakimś niebezpiecznym miejscu. Ale to my sobie tylko tak gdybamy, jak to jest możliwe. A faktycznie co będzie, jak będą wszystkie dane udostępnione, wtedy dopiero będziemy mieli pełen obraz, jak to wyglądało. I rzeczywiście będziemy też o tym mówić, bo sprawa naprawdę jest wstrząsająca. Wstrząsające jest też to, czego nie zrobiłam, a na co zwrócił uwagę pan Daniel. A gdzie pytanie, jak minął tydzień do pana Tomka? Takie niedopatrzenie. Oczywiście kajam się, zaraz z wór pokutny się przebiorę i tam pójdę klęczeć na grochu do kąta. Pan Daniel zobaczy moje notatki prawdopodobnie. Mam tutaj zapisane, co się w tygodniu wydarzyło. No bo pan Daniel tutaj napisał, że zwykle były jakieś ciekawe spostrzeżenia z dróg, więc uwaga, uwaga. Panie Tomku, jak panu minął tydzień, jak się jechało do radia? Dobrze, no to zacznijmy. Zacznijmy audycję! Dzisiaj 10:45 na ulicy Kotuli, czerwona Mazda. Nazwa jakaś taka dziwna, mała Mazda D coś tam. Numer rejestracyjny początek podaje RZE4P, fajny numer, czerwona Mazda. W momencie, gdy my wyjechaliśmy z ulicy Kotuli, kursantka się rozpędzała z rądka, wyjechaliśmy. Mazda z niewielką prędkością próbowała nas wyprzedzić. Udało jej się wyprzedzić na linii podwójnej, ciągłej i na skrzyżowaniu. Z prędkością niewielką, bo to nie było Ferrari. Dobra jest. Tak, dobra jest. Zagrożenie potężne, ja byłem w totalnym szoku. To jeżeli chodzi o ten dzień skreślamy. Dzisiejszy. Skreślamy. Ulica Piotra Skargi. Samochód Renault granatowy z takim fajnym napisem z tyłu: zachowaj odstęp. Pan w starszym wieku, potem mieliśmy z nim kontakt, zaraz opowiem, jak to wyglądało i dlaczego.
Kursantka próbuje parkować równolegle, zatrzymała się, pan za nami, no kursantka jak to kursantka niedoświadczona, 30 godzin wyjeżdżonych, próbuje parkować, więc zaczyna sobie układać w głowie manewry, co ma zrobić, więc zatrzymuje auto, skręca kierownicę maksymalnie w prawo, włącza prawy kierownicę i tak dalej, robi rzeczy, pan na nas w tym czasie trąbi. Ja mówię, nie przejmuj się panem, rób swoje, ona mówi, ale mnie to spina, ja mówię, nie spinaj się, tak jest na drodze, rób swoje, nie zwracaj uwagi. No kursantka zaparkowała, pan sobie też zaparkował obok, miałem okazję, żeby z panem zamienić parę słów, otworzyłem szybę i się pytam pana, czemu pan na nas trąbił? A mówię, pan co? Niech ta pani najpierw sobie samochodzikiem w domu tam pokręci tymi kółeczkami. No naprawdę. A potem dopiero na drodze. Ja mówię, proszę pana, ta pani już kręcenie samochodzikiem na drodze, w domu ma za sobą. Teraz musi kręcić na drodze. Bardzo nieładne i niegrzeczne było to, że pan na nas trąbił. Także pozdrawiam pana w starszym wieku. Nie, siwa, nie pamiętam, siwa głowa. Proszę absolutnie nie pozdrawiać. Ja protestuję. Tak? Pozdrawiamy ludzi miłych, uprzejmych, sympatycznych. Więc proszę powiedzieć, że tego pana nie pozdrawiamy. No to ja życzę panu takiej samej sytuacji, jak będzie pan gdzieś tam miał zaparkować, gdzieś będzie pan miał coś zrobić, jakiś manewr i ktoś do pana dojedzie i będzie na pana trąbił. Tak. Bardzo miła sytuacja. Już. Tak. Nie możemy być mili dla ludzi niemiłych. Dobrze, to nie bądźmy mili dla niemiłych. Ale nie bądźmy trąbiąc. Też niemili. Nie, nie. Bądźmy. Tylko wstrzymujemy miłość naszą. Dobrze. To jest różnica. Teraz tak. Na chwilę przerwa. Aha. Pogramy coś przepięknej urody, jakiś utwór i za chwilę wracamy. Dobrze, że nas nie słychać. To, co mówimy na poza anteniu. Dlatego się zapytałem, czy nas nie słychać. Jesteśmy grzeczni, żeby była tak, jasność. Nie, prawie nie, zawsze, prawie zawsze. Halo, halo, dzień dobry, witamy. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, prosimy. Państwa. Udało mi się zadzwonić, szkoda, że tak późno. W zapowiedzi audycji wydawało mi się, że miał być poruszany temat oznakowania w Rzeszowie. Tak, teraz będzie. Teraz będzie poruszany. No zostało 10 minut, ale nie, szybciutko na temat. Myślałem, że coś pan Tomasz powie ze swojego ogródka. To, żeby nie zabierać dużo czasu, dwie sprawy. Przede wszystkim, nie tylko w Rzeszowie, ilość znaków, jakich jest umieszczana. Wręcz mam wrażenie, że ta ilość znaków umieszczanych przynosi komuś korzyść materialną. Tak to wygląda. Zanim państwo odebrali ode mnie, znaczy zgłosiłem się na antenie, czekałem na słuchając muzyczki, przejechałem 500 metrów ulicą Lubelską z centrum w stronę Trzebowniska. No, kierując samochodem, wiadomo, musiałem jeszcze troszkę rozproszoną, miałem uwagę. Na odcinku 500 metrów naliczyłem 80 znaków pionowych. O Boże. Nie licząc, teraz jeszcze do tego dochodzi oznakowanie poziome, sygnalizacja świetlna. Tak. Bzdura. Ja bzdura. Śmiem twierdzić, jeżeli w nocy byśmy w Rzeszowie usunęli 1000 znaków drogowych, na rano nikt by tego nie zauważył i nie odczułby tego i nie wpłynęłoby to na bezpieczeństwo ruchu. Tyle. Druga sprawa. Najbardziej bulwersujące miejsca mnie w Rzeszowie. Ulica Okolickiego. Podwyższenie prędkości do 70 na godzinę. Na ulicy, gdzie są nie przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Rozporządzenie wręcz mówi, że nie zabrania, ale stwierdza się, nie powinno się na takich pewnie drogach umieszczać podwyższenia prędkości. Chyba uzasadniać nie mogę. Osiedle, centra handlowe, szkoły, bloki mieszkalne. Pewnie. Dziwi mnie, że policja nie reaguje. U państwa nawet w radiu są jakieś akcje zgłaszane przez policję, nagłaśnianie, bezpieczna droga do szkoły, początek września. Przecież oni to widzą. Jeżdżą tam codziennie. Tak jest. Z prędkością 70 na godzinę przez środek miasta w takim miejscu. No tak. Wszyscy, kto jest w Rzeszowie, no bo słuchają mieszkańcy spoza, nie będę opisywał sytuacji. Bzdura. I druga sprawa. Już króciutko, jak bardzo prosimy. Jak można prędkością z kolei niską stworzyć niebezpieczeństwo? Ulica Rzecha, przejazd kolejowy, nieszczęsna bocznica do ciepłowni, obwodnica miasta w szczerym polu. Zarządca drogi nas zmusza do prędkości 30 na godzinę. Uzasadniać chyba nie trzeba. Bardzo panu dziękujemy za te wszystkie zgłoszenia. Bardzo nam się czas kurczy. Zacznijmy od końca. Tak. 70 na godzinę, tak jak pan mówi, ten przejazd 70, potem 30 i znowu 70. Bzdura. I teraz początek. Następna rzecz, to co pan powiedział, 70 km na godzinę na naszej obwodnicy przy rotundzie, też bzdura. Ruch tak duży pieszych, że tam nawet nie jest człowiek w stanie rozwinąć 70 na godzinę, a ma taką możliwość. Bzdura, zagrożenie potworne.
I teraz przechodzimy. I znaki drogowe. Pamiętam, tak, że kiedyś było głośno, że powstaje jakaś komisja, jakaś grupa, która będzie jeździła po Polsce i właśnie będzie robiła, te, znotowała te znaki, które znaki są tak niepotrzebne. Miało być. Tak miało być. Nie wiem, czy to było, czy nie było. Skoro pan na odcinku 500 metrów naliczył 80 parę znaków, to jest następna bzdura. Ja kursantom mówię, patrz na znaki. Mówię, pamiętam, ale które? Ja mówię, wybieraj tylko te, które są dla ciebie ważne. Czyli jeżeli nie masz zamiaru się zatrzymać, to nie patrz na zakaz zatrzymywania się i tak dalej, i tak dalej. No nie, wybieraj no, znaki najważniejsze no tak, dla ciebie. Dobre, dobre. No to teraz nasz cykl. I takie to kwiatki na drodze. Chcemy państwa zachęcić i zachęcamy do tego, żeby śledzić bzdurne oznakowania ulic, chodników, jednym słowem traktów, po których się przemieszczamy. Co pan tutaj zamieścił? Ja wrzuciłem trakt pieszojezdny. Tak jak, to tak w ogóle jak jest. Tak jak napisaliśmy na naszym fanpage'u, rozmawiałem ze strażnikiem miejskim, bo on akurat w tym trakcie pieszojezdnym jechał tym traktem. I mówię, niech pan powie, kto to wymyślił coś takiego? Wie pan, jest to trakt pieszojezdny. Ja mówię, no dobrze, ale z jednej strony tego traktu pieszojezdnego, który ma szerokości, nie wiem, 2,20 może, z jednej strony jest żywopłot, drugi jest płotek metalowy. I jeżeli będzie szedł pieszy, akurat ja miałem sytuację, gdzie kobieta z wózkiem jechała i wjechał samochód dostawczy, bo tam jest tabliczka zakaz ruchu, ale nie proszę dotyczy. Proszę zerknąć na nasz kanał na YouTube. Widzę tam, bardzo, tak. Tak, proszę, jak pięknie to wszystko Marek tutaj pokazuje. Wie pani, że czas się kończy, dlatego kończy ja się spieszę. Tak. Nie dotyczy służb miejskich oraz zaopatrzenia. I ja miałem sytuację, gdzie widziałem kobietę z wózkiem i samochód zaopatrzenia wjechał. No tak, tutaj coś wjechało, to ten a samochód? To nie, to co innego. To co innego. Ja to jeszcze obserwowałem zimą, jak to było. Mm-hmm. Więc ta kobieta nie miała szansy cokolwiek zrobić z tym dzieckiem i z wózkiem, no albo skacze przez płotek na prawo, albo przez żywopłot. No ten samochód zaopatrzenia chciał wyjechać, ale było mu ciężko, no bo samochód zaopatrzeniowy, prawda, nie ma tylnej szyby, więc tylko lusterka, próbował wyjechać. Totalna bzdura. Nie wiem, co sobie poradzi inwalida, a co jak sobie poradzi z takim samochodem dostawczym, już kończę, i jak sobie poradzi zimą, jak jeszcze będzie śnieg leżał tam i samochód dostawczy wjedzie i na przykład osoba niepełnosprawna będzie jechała na wózku. Bzdura. No bo my tutaj słyszymy, że koniec, kończymy. Oczywiście miliona tematów nie udało nam się poruszyć, ale poruszymy je za tydzień, bo za tydzień także będziemy. Zachęcamy państwa do obserwowania, robienia zdjęć takim kwiatkom na drodze, przesyłania do nas. My będziemy jeździć tak, i wąchać te kwiatki, będziemy na miejscu. Bardzo państwu serdecznie. Podlewać kwasem. Tak, dziękujemy. To było pionierskie wydanie Jazdy Kontrolowanej, bo dzięki Markowi Kołodziejowi mogli państwo nas oglądać na kanale na Polskiego Radia Rzeszów na YouTubie. Za tydzień też będziemy tam. Dziękujemy serdecznie. Anna Dobrzańska, Marek Kołodziej, instruktor nauki jazdy Tomasz Pogroszewski i pani redaktor Polskiego Radia Rzeszów, pani Bernadeta Szczypta. Do usłyszenia. Reklama.